witamy w kolejnym filmie. Jedziemy na wycieczkę z nocowaniem z Edytą i Piotkiem. O, już widać jeziorko. No i jesteśmy. Tak się prezentuje jeziorko. O, Edyta z Piotkiem. Nie wiem, czy tu wtedy staliśmy, czy tam. Jest i Piotr! O, jaka brudna woda. Ale można cię w niej kąpać? No raczej nie. Jest bardzo brudna. Bardzo, bardzo brudna. Oczywiście miejscówka okazała się beznadziejna i jedziemy dalej w poszukiwaniu lepszej, fajniejszej. Witamy Was w nowym filmie. Ten film już się co prawda zaczął, tylko zaczął się nieudanie, ponieważ dnia wczorajszego wybraliśmy się nad jezioro z myślą nocowania, jednakże miejscówki, na które trafiliśmy, nie spełniały oczekiwań wszystkich tu zgromadzonych. No i doszło do tego, że cofnęliśmy się w znane nam już miejsce nad jeziorko Trzcinowe do Sieniawki. Przyjechaliśmy sobie tu wczoraj, jedna noc już za nami. W tym filmie później zobaczycie, jak Piotr, który ostatnio zrobił kurs marynarza sternika, wypłynie na to oto jezioro. Własnoręcznie przez nas skonstruowaną łodzią, niezatapialną łodzią z napędem silnikowym. Będziemy ją testować i sprawdzimy, jak się spisuje i jaką prędkość uda się Piotrowi rozwinąć. Także oglądajcie. Jeszcze sprawdzimy sobie, co słychać u Edyty. Bo na pewno wyczekiwaliście, kiedy ją pokażę. Edyta od rana się opalała i doszło do przepalenia styków. Czemu pani tak leży? Czemu pani odpoczywa? Bo ja mam urlop. A, urlop się zaczął. Pierwszy dzień urlopu. No dobrze. No to jeszcze, tylko widzą panią pokażemy z tej strony. I przechodzimy. Jeszcze panią pokażemy widzą z tej strony. Dzisiaj obiadem została obciążona Beata. Przypadła jej rola tarcia ziemniaków, które wcześniej obrał i umył Piotr. A kto będzie smażyć, nie wiadomo. A będą to placki ziemniaczane. Jest brak możliwości rozłożenia parasola. Dlatego Piotr nawierca podłoże. Czy się to uda? Zaraz zobaczymy. Taki pręcior jest do wbicia, żeby nałożyć parasol na niego. Dobra, Piotrek już jest na motorówce, silnik będzie trzymał w ręce, przełącznik ma w drugim ręku. Jak włączy, to obiema dłońmi złapie silnik, włoży pod wodę. Tu na butelce jest przypięty akumulator z tego, akumulator z wkrętarki, 12 V, łącznie z boją, gdyby Piotrkowi wypadło. Tu ma aparat wodoodporny, którym później nagra jakieś ujęcia. Ale lepiej jak włączysz i sobie za uchwyciki będziesz trzymał. Odpalaj. Dobra, wujek wypływa. Silnik motorowy go chyba ciągnie. Motorówka jest dosyć wolna, ale widać, że się przemieszcza. Te ruchy materaca wykonuje silnikiem. Także widać, że skręcać się da. No i Piotr na jeziorze w tej chwili jest bezszelestny, ale się oddala. Teraz widzicie, silnikiem wykonuje manewr skrętu. Czekaj, zademonstruj tu. Steruj silnikiem. Pokaż, jak silnik zasysa. Wyciągnij go trochę. No. Piotr wykonuje manewr.
Piotr teraz awaryjnie zawraca. Trzyma silnik jedną ręką, ponieważ kable się tak rozgrzały, że przepaliły materac. Taki kawałeczek ma do uciągnięcia. Silnik o potężnej mocy. A możemy teraz my? Gdzie jest dziura? To. Może i przepaliło. Zobaczcie, widzowie, co to jest za silnik. Silnik w internecie opisany jako silnik do chłodzenia silników spalinowych łodzi motorowych. A tutaj spełnił swoje zadanie, czyli ciągnięcie Piotra. Tutaj butelka z baterią. Nie, bateria nie jest taka ciepła. Pokablowanie, przełącznik. Przełącznik wykorzystałem z prysznica, który się popsuł, pompka się spaliła, ale przyłącznik dało się wykorzystać. Można też się tym ochłodzić. Ty, a włącz tak, czy cię będzie odpychać ciągiem wiatru? Ty, odpycha chyba. A teraz... Nie, Piotrek płynął łodzią, a teraz poduszkowy. No sterujesz tym. Ja muszę wracać. No to czekaj, nie ruszaj się, czy będziesz wracał. Poduszkowiec o zbyt małej mocy. Ty nie, bo mnie wyciąga dalej. Ale wiesz, jaki jest plus? Ja mam dziury, kurde, w materacu. No to weź to nurkuj, tym silnikiem wracaj. O, mam silnik. Łódź rybacka, 13 wiek. Coraz mniej powietrza. Piotrek wyciąga silnik z okablowaniem, ale dziewczyny go zatapiają. Drodzy widzowie, kolejny dzień. Pływają sobie wszyscy. To jest fajne. I tak spędzamy dzisiejszy dzień. Zaraz mama napompuje. W wodzie. Dziewczyna, a co wy robicie? A co się dzieje? Plecy bolą. Od czego bolą plecy? Ja nie wiem, że bolą. Od leżenia i nic nie robienia. No i co, zmieniamy miejscówkę, jest już parę dni później, po tym co widzieliście przed chwilą w filmie. My sobie jedziemy na kolejną wycieczkę, tym razem w góry. No i co, oglądajcie dalej ten jakże dziwny film. Wycieczka, ale film ten sam. I dzisiaj wycieczka w góry. Będziemy robić grilla, może ognisko. Jak zwykle będzie jedzonko. No i ogólnie Piotr tak lekko zadowolony. Siedzimy sobie, przed nami taki widok. Smażyłam ci naleśników, proszę bardzo. Ty taj, tu, tutaj ty to smażyłaś? No tutaj. Nie zdążyłeś nagrać. Tylko ty chodzisz po lesie, jak ja tutaj smażę. No bo ja byłem w lesie, no. Proszę bardzo, smażyłam ci naleśniczka. No zjem go, no bo co mam począć? Czy
ci do, dołożę arbuzika do niego. No dziękuję. Już tu Piotr działa z grillem. Beata ten czas wolny wykorzystuje do piłowania paznokci, no bo musi się zrobić nabóstwo. Edyta nie wiadomo co robi. Piotrek jest zajęty jedzeniem. No i tak mija czas. Jedzenie ciągle się na tym grillu robi i się zrobić nie może. Beata smaży se nogę. Edyta szuka terenówki. Przegląda auta. Teraz już nie te. O, jakie różne, różniste. Piotr gada przez telefon. Siedzimy, jemy. A Edyta właśnie poszła na grzyby. O, tam daleko. Wzięła ze sobą drugą kamerkę. Więc teraz zobaczycie, co ona tam ma do powiedzenia. Podróż w nieznany. Zostawiam ich na łące i idę w las poszukiwania. A czego poszukiwania? Tego sama nie wiem. Ogólnie jest bardzo gorąco. 30 stopni. Na łące istny skwar. Zobaczymy jak w lesie, na bank chłodniej. Dlatego też wybieram się do lasu. Podróż nieznana. Naprawdę mam nadzieję, że znajdę jakieś grzyby. Bo sezon w pełni. Las wydaje się ładny. No, w lesie to od razu chłodniej. Wiaterek. Na razie idę sobie drogą. Wejdę w taki las, gdzie są same choinki. Zobaczymy, czy tam jakiś podgrzybek się znajdzie. Chociaż jeden. A jak nie grzyby, to chociaż poroże jelenia jakiegoś. To też niezły okaz by był. Już nieraz znalazłam takie poroże. Z grzybami to chyba będzie słabo. Grzybów nie ma. Co to za las? Kosz! Takie ujęcie ma. O, moje zerko zwaliłeś. To piwo pełne było? No. Chyba piłka, mogłyście grać. On jest dla dorosłych.
to gra. Kto nie trafi w piłkę, to się rozbiera się, Piotrek. No to ja teraz się chcę rozbierać. Ani to co? Szybko przejdę. Mogę sobie wodą włożyć, tak sobie trochę podać? Nie wiem. No mogę. A ty byś chciała też się przygotować? Pójdziemy zobaczyć, gdzie jest żaba, bo dziewczyny znalazły żabkę. Gdzie ona jest? Tu. Tam jest. Da, ja ci dam. Ja widzę, ale nie dotykajcie jej! A to nie jest lująca! Nie wiem, czy widać. Jula, pokaż paluszkiem. Tu. Taka żabka. Na żywo to ładniej. No i teraz widać? Na żywo wygląda ładniej. Nagram się. Się? Ile nas? Ciekawe, czy to w ogóle wejdzie. Cześć. No to wiesz, cześć. Usunie, bo po co? Wyruszamy na podróż. Na podróż. Gdzie? Przed siebie. Ty tak będziesz zbierać kwiatki? Tak, takie mam. Ładne. Bardzo ładne. Pierwszy? A tu drugi, Lena znalazła. Ja tu nie mam oczu do grzybów. Ale piękne. Może znajdziemy więcej grzybów. Mieliśmy szukać węży, a mamy grzyby. Ej, kurde, ciekawe. Dajcie znać w komentarzu, czy wiecie to, o czym teraz powiem. Smurfkat. To chyba tylko dzieci będą wiedzieć, o co w tym chodzi. Nie wiem, jak się robi zdjęcia. Tato to wytnie i zrobi nam zdjęcia. Ale mega ładne są chmury. Ale w kamerze, no. To jest w ogóle smutne, że w kamerze nigdy nie wygląda, tak nie wygląda wszystko tak ładnie, jak wygląda na żywo. No. Te grzyby tracą kolor w kamerze. Trawa też. Chmury w ogóle wyglądają, jakby miało padać. Tak, zobaczymy zaraz reakcję na grzybki. Chodźmy zobaczyć reakcję rodziców na grzybki. Znaleźliśmy grzyby. Tak? Tak. Elegancki. Pokaż moje. A gdzie masz obrączkę? Ja urwałam. Znaczy. Masz? Ale była. I masz jeszcze... Wszyscy nie zwracali uwagi, tylko ciocia się zaskoczyła. Znaczy. Bo ja jestem fanką grzybów. Zostawcie lajki i zostawcie łapkę w górę. I co jeszcze mam zrobić? Taki nacisnąć, żeby był szary. I co jeszcze? A nie czerwony. Naciśnie dzwoneczek. Dzwoneczek też? No i zasubskrybować. Nie, co Madzia powiedziała? Nie wiem. Naciśnie łapkę w górę, dzwoneczek, łapkę, Jula? Dzwoneczek muszą nacisnąć dzwoneczek. I na pewno dać subskrypcję. I subskrypcję. I wtedy żadne filmy was nie ominą. Madzia, a zaśpiewasz swoją piosenkę o kangurku, bo Madzia już kiedyś wymyśliła piosenkę o kangurku. Mama. Mamusia. Mamusia kangurka skacze i wynosi. I później mamusiu mamy kangur plaży. Mała, tu się patrzy. Mama się nie zgadza. Mówi. Nie. Mały kangur płacze, łe. Mamusia kangurka w końcu się zgadza, ale mówi nie za daleko. Nowy hit. No. Ja tego nie wracamy do rodziców. A może w ogóle widzę, by chcieli, żebyśmy w jakiś dzień zrobili live'a. Patrzcie, ile grzybków! Ale nie, to są niejadalne. Okej. Okay. Tu jeden, tu. Ja się chyba znam. Ile grzybków? No. Ale mogą to być najadalne też. Tak, ale lepiej nie zbierać. Nie, bo, jak bo jest tak dużo, lepiej zbierać pewniaczki. Tak, to są... Nie wiem, czy mam rację. I to koniec w tym filmie. Trzymajcie się, widzowie. Narka.